Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościmy panią Annę Buczyńską-Borowy. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Pani redaktor. Szanowni Państwo, dziś znów porozmawiamy o ochronie danych osobowych, ale przede wszystkim o tym, czy nasze dzieci są bezpieczne w sieci, czy rodzice mają odpowiednią wiedzę, żeby ochronić przed problemami. Tak, my jako firma, czyli Data Protection Advisory Group, w skrócie DPAG, podjęliśmy taką inicjatywę, która uczy i rozmawia przede wszystkim z dziećmi i z młodzieżą w różnych sytuacjach, bo realizujemy nasze zajęcia dotyczące właśnie ochrony danych osobowych zarówno w szkołach, jak i placówkach edukacyjnych. Współpracujemy też z naszymi kontrahentami dla dzieci, pracowników, ale także dla ich klientów organizujemy takie zajęcia. Czy rodzice o tym wiedzą? Ciężko powiedzieć, ale uczymy również rodziców. Natomiast zaznaczam, że rzeczywiście to, ten aspekt jest tak istotny, biorąc pod uwagę, że nasze dzieciaki coraz więcej czasu w internecie spędzają, choćby nawet w mediach społecznościowych, gdzie dzielą się niesamowitą ilością informacji, takich bardzo, bardzo już prywatnych niejednokrotnie. Zatem my z dziećmi rozmawiamy na ten temat, organizujemy właśnie zajęcia, takie bardziej w formie warsztatów. Oczywiście nie czytamy im ustaw, bo nie miałoby to, prawda, zastosowanie. Oczywiście musimy do dzieci dotrzeć tak, żeby po prostu te dzieci zrozumiały, co chcemy im przekazać. Natomiast rzeczywiście są to rozmowy, pokazujemy, drodzy, jak ważna jest wasza prywatność, jak to w przyszłości dzielenie się informacjami o sobie i o swoich bliskich wpłynie później w przyszłości na jakby na dalsze wasze decyzje. Rozmawiamy o tym, czy warto tak ryzykować i na przykład podawać swoje dane osobowe, bo dzieci bardzo często to robią, kiedy dostają jakąkolwiek reklamę, są zachęcane przez różne firmy właśnie do tego, żeby te dane udostępniać. Dzieci niestety nie mają tej wiedzy, aczkolwiek zdarzają nam się podczas zajęć wyjątkowe, naprawdę wyjątkowo uświadomione młodzież przede wszystkim. Natomiast my pokazujemy to też wieloaspektowo, czyli tak naprawdę od zagrożeń, które szykują dla nas firmy, bo chcą pozyskać te dane, co one z nami później, co z tymi danymi robią później te firmy, jak oddziaływują jakby później na nasze decyzje, choćby nawet zakupowe, niezakupowe, bo to jest wszystko związane z ochroną danych osobowych. Natomiast nasz program właśnie, ten CSR, chronią swoje dane, jest naszą taką misją firmy. To jest... No myślę, że to jest bardzo cenna inicjatywa, żeby właśnie pokazać zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom, jak się chronić. Także w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu widzę, że firma oprócz tego, że pomaga firmom wdrażać procedury, które dla firm są niezbędne w kontekście ustawy, również dba o to, żeby najmłodsze pokolenie mogło być bezpieczne w internecie. Tak, rzeczywiście nasza firma zajmuje się takim kompleksowym zarządzaniem ochroną danych osobowych. Jednych oczywiście to, co robimy, to robimy audyty, szkolimy, przygotowujemy pracowników firm, ale też outsourcujemy, bierzemy na siebie odpowiedzialność związaną z powołaniem administratora bezpieczeństwa informacji w organizacji. Również dbamy o bezpieczeństwo teleinformatyczne w firmach. Również zarządzamy bazami danych, jeśli chodzi o marketing, ponieważ marketing jest jednym z takich działalności firmy, która jest najbardziej zagrożona, jeśli chodzi o ryzyko jakby braku odpowiednich procedur i zgód i całej biurokracji związanej z przestrzeganiem i ochrony danych osobowych. Zachęcamy oczywiście, żeby zapoznać się z informacjami na ten temat. Natomiast tak, zajmujemy się kompleksowo, analizujemy procesy w organizacji, przechodzimy przez wszystko, czyli od zatrudnienia pracownika tak naprawdę do utylizacji dokumentacji, bo to też podlega pod ochronę danych osobowych. Każda czynność wykonywana na danych i przetwarzanie wieloaspektowe. Dodatkowo jeszcze jakby realizując projekt dla firm. Nie mówimy o planie tu i teraz, ale też bardzo często pytamy, szanowni Państwo, a jakie macie plany na przyszłość, tak, żeby budować wartość Państwa organizacji, budować to bezpieczeństwo, budować zaufanie klientów, budować zaufanie kontrahentów, aby Państwo byli jak najmniej narażeni na jakiekolwiek kary, czyli tak zwane twarde elementy, które ustawodawca przewiduje dla firm, które nie przetwarzają danych osobowych.
Mogłabym o tym mówić bardzo dużo, bo to jest bardzo duży obszar, ale bardzo chętnie zapraszam wszystkich na szkolenia, na warsztaty dla administratorów bezpieczeństwa informacji, bo to jest dość, chociaż tak naprawdę zmiany weszły 1 stycznia 2015 roku, ale jednak ten obszar jeszcze wymaga dużo do opowiedzenia. Więc pewnie więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej firmy, a tu można powiedzieć, że cieszymy się, że firma dba również o maluchy, ponieważ młode pokolenie jest bardzo ważne, żeby właśnie dzieci i młodzież w internecie byli bezpieczni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękujemy Państwu.